Ciapa lubi spacery i towarzystwo ludzi. Niestety widzi ich najczęściej zza krat. Oddana przez właścicieli Suczka od roku jest jedną z podopiecznych wrocławskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt. Od kilku lat utrzymuje się podobna ilość zwierząt, które trafiają do schroniska i nie jest ona jakoś tragicznie wielka. W stosunku do lat ubiegłych możemy mówić o tendencji spadkowej, czyli jednak tych zwierząt jest mniej. Mam wrażenie, że lata sterylizacji, edukacji doprowadziły jednak do tego, że nieco więcej odpowiedzialności ludzie wykazują, zabierając zwierzęta do swoich domów. Ten weekend będzie dla podopiecznych schroniska wyjątkowy. Ciapę i wiele innych zwierząt będzie można zaadoptować przy okazji Dni Otwartych Schroniska. W ramach Dni Otwartych oczywiście będziemy promować adopcję, adopcję naszych psów, adopcję naszych kotów, a także niektórych innych gatunków zwierzaków, które u nas są. Będziemy namawiać, będziemy rozmawiać, będziemy udzielać darmowych porad, zarówno będą one udzielane przez behawiorystów, jak i przez nas, pracowników. Będzie duża grupa naszych wolontariuszy, którzy przedstawią swoich ulubieńców, a w sobotę zapraszamy Państwa na godzinę 12 na wystawę psa nierasowego. Jesień to bardzo dobry czas na adopcję. Potencjalni właściciele muszą jednak pamiętać, że wiąże się to nie tylko z radością z posiadania zwierzęcia, ale także z dużą odpowiedzialnością. Przede wszystkim musimy podejść do tego tak, że są to zwierzęta dorosłe, najczęściej dorosłe. Mają już swoje przyzwyczajenia, mają swoje widzimisię i bardzo często musimy się dostosować do tego i znaleźć wspólny język, pójść na kompromis. No, odpowiedzialność. Rzecz standardowa. Albo decydujemy się z kimś żyć całe jego życie, albo też nie. W zimie jest zimno, zwierzęta potrzebują wtedy lepszej opieki, ciepłego domu, a więc na pewno taka decyzja podjęta przed zimą jest bardzo dobra dla tego zwierzaka, a także dla nas, bo zwierzę ociepla klimat, stosunki w rodzinie, a więc na zimę takie przyjazne, kochane zwierzę będzie bardzo dobre. Pracownicy schroniska zauważają, że przy okazji corocznych dni otwartych wiele zwierząt znajduje nowy dom, a ludzie, którzy przygarniają czworonogi, są bardziej świadomi. Bardzo się cieszymy na te dni otwarte. Wiele osób, które tu przychodzi, naprawdę stara się przemyśleć swoją decyzję o adopcji. Ci ludzie wiedzą, że są to zwierzęta po przejściach, którym więcej tych przejść gwarantować nie mogą. Dlatego naprawdę takie dni mają sens. Dni otwarte wrocławskiego schroniska przy ulicy Ślazowej zaplanowane są na najbliższy weekend 30 września i 1 października. Ci, którzy są zdecydowani na adopcję, powinni mieć ze sobą dowód osobisty, kontener dla kota, smycz i obrożę dla psa. Paulina Wilczyńska, Echo 24.